No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny z Q-Bikerem, po raz kolejny, no w zasadzie cały czas w Niemczech. Przed chwilą skończyliśmy nagrywać dla Was Giesa, teraz zapraszam Was na takie właśnie też szybkie pierwsze wrażenie z jazdy na wulkanie. Przejedziemy się przez jakiś kawałek, ja powiem Wam co sądzę z mojej strony na temat tego motocykla później. Ku ze strony użytkowej również dorzuci kilka słów. Także co, standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. No, tu kurde, mimo tego, że jest niski, to już ma se czuć. No dobra, zobaczmy. O panie! Gdzie tu się nogi stawia? Jak tym jechać? No powiem Wam, że pierwszy uczuć i wrażeń to taki, że chyba nie do końca jestem zwolennikiem tej dźwigni zmiany biegów. No jest po prostu mega wysoko. Nogę mam tak i czubkami palców zmieniam bieg. No do tego na pewno trzeba się będzie dostosować przez nieco dłuższy okres czasu. Na razie średnio. Tak, motocykl ten sam z siebie też nie jest za wysoki, w związku z tym tutaj trzeba uważać przy zakręcaniu, z tego względu, że bardzo szybko można poucierać pod nóżki. Q pokazał mi zakres głębokości pochylenia na tym motocyklu dostępny, to powiem Wam, że po zamykaniu opon w tym motocyklu jest niewykonalne, pomimo tego, że ma się takie wrażenie, że on chciałby sobie poskręcać. I to tak bardzo, bardzo by chciał sobie poskręcać. No to jednak trzeba mieć na uwadze jednak gdzieś tam z tyłu głowy, że naprawdę mamy nisko zawieszone sety i bardzo daleko odstające od zawiesu motocykla. Dlatego takie pochylenie, widzę, że jeszcze damy radę. Mam nadzieję tylko, że droga, która będzie przed nami, nie będzie wymagać, abym te zakręty pokonywał z prędkością 20 km na godzinę. No tak, Q mówił, że ten motocykl fajnie przyspiesza i muszę Wam powiedzieć, że jak na tą pojemność, to faktycznie ładnie wydar do przodu. Jest to motocykl bardziej do takiego cruisingu, czyli mamy tutaj mocny dół. Motocykl bardziej chyba do toczenia się przez siebie, takiego dostojnego podziwiania widoków i zaznaczania swojej obecności na tym świecie, aniżeli szybkiego winklowania po zakrętach. Niemniej jednak ma ochotę pojechać do przodu. I to ma tą ochotę bardzo mocną, jak z tego co widzę. No, szósty bieg zapięty i naprawdę fajnie się napędza. A, ale tu już widzę, że troszeczkę za nisko. 70 na godzinę na tym wzniesieniu. Już troszeczkę czuć, że silnik domagał się o redukcję, ale wyszedł z tego. Także ok. Podoba mi się to, że jest wskaźnik biegu. Podoba mi się to oczywiście, że prędkościomierz jest ze wskazówką. W sumie też fajnie jest to rozwiązane. Widać elegancko obroty, zaraz pod tym relatywnie duża prędkość, chociaż mogłaby być nieco większa. Mogło to by być też może troszeczkę wyżej, tak żebym nie musiał bardzo mocno, aż tak mocno spuszczać wzroku, aby zobaczyć wskazań. Ale na takie kruzowanie jest w sam raz. No kurczę, powiem Wam, że ten motocykl tutaj do tego, do takiej jazdy naprawdę przyjemny. O i wydaje mi się, że właśnie ten motocykl to jest taki do zdecydowanie wolniejszej jazdy. Ciągle nie jestem jeszcze zwolennikiem tej skrzyni, a w zasadzie tego, gdzie znajduje się dźwignia zmiany biegów, to jest dla mnie zdecydowanie nie to miejsce. Wiecie, te wyższe biegi po prostu nie tyle w
wpijam czubkiem palca, co ciągnę nogą, także no trochę dziwne. Okej, ja w takich zakrętach muszę uważać. O, powiem wam, że tutaj to była ciekawostka. Ładny opad z drzew na zakręcie, to na motocyklu, powiem wam, na tej miazdze można by się było ładnie przejechać. Ale redukcja już mi wchodzi zdecydowanie lepiej. Mam tu na myśli to, że łatwiej mi tą dźwignię kopnąć jakby stopą, no bo to działa, tak powiedziałbym, lepiej niż ciągnięcie całej dźwigni nogą w ramach zmiany. Tak, ciągle łapię się na tym, że trzeba bardzo mocno spuścić wzrok, aby zobaczyć, co tam się dzieje, ale przyjemnie, że jest wyświetlacz biegu pomocny. Nie jechaliśmy do tej pory jeszcze zbyt szybko, ale zdaje się, że nawet ta szyba pomaga, bo do tej pory, jadąc do tej setki, nie było jakiegoś większego problemu ani zbyt dużego nacisku powietrza na mnie. No teraz odczuwam zdecydowanie większy napływ powietrza na mnie. Kanapa jest tak wyprofilowana, że ma się wrażenie, wsiadając na ten motocykl, że się w nią zagłębiamy, tak jakby ona nas zasysała. Fajne trzymanie do tyłu, bo jest dosyć wysoko wyprofilowane to siedzenie. Twardość, zaraz się spytam Q, ale z tego co pamiętam, to on robił tym motocyklem podróże na zasadzie przeszło 1000 kilometrów, także sądzę, że będzie wiedział, co mam powiedzieć na temat wygody tego motocykla, czy o to się sprawdza, czy się tak średnio sprawdza. Wiem, że te lusterka to nie jest wyposażenie od Kawasaki, to jakaś zewnętrzna firma robiła, to nie są oryginalne lusterka dla tego motocykla. Ale pamiętam też, że Q opowiadał, że po zmianie lusterek zdecydowanie mniejszy napór powietrza odczuwa podczas jazdy, bo wiadomo, że jeżeli macie tutaj takie dwa wielkie lustra, to one też generują ruch powietrza, który napiera na kierowcę. Teraz lusterka są oddalone na boki, więc tutaj już nam nic nie generuje dodatkowych zawirowań, dlatego jest to akcesorium, o którym możecie pomyśleć, jeżeli decydujecie się na ten motocykl i będziecie chcieli odczuwać większą przyjemność z jazdy. Nie no, powiem wam, że przyjemnie mi się kruzuje tym motocyklem. Jest naprawdę fajnie. No, ale przy tych 3000 obrotów to robi takie nio. Ale wychodzi z tego. No dobra, mamy setkę i powiem wam, że dmuchanie powietrza jest w ogóle w zasadzie nieodczuwalne. Efekt naporu powietrza przy tej prędkości można pominąć. O, ciekawe, 60. Da radę, z górki. Ale pozycja póki co jest naprawdę wygodna, powiem wam. Ręce sobie tak swobodnie leżą. Elegancko się toczę. Nie macie takiego wrażenia jak na ścigaczu, że leżycie na tym motocyklu, że przyspieszenie was zrzuci. Jest naprawdę fajnie. No to jest już zdecydowanie motocykl do toczenia się przed siebie i podziwiania widoczków. Nawet można powiedzieć, że mniej więcej przyzwyczaiłem się do tego, że moje nogi są bardzo mocno wysunięte do przodu, ale na trasie mógłbym się pokusić o to, żeby sobie zarzucić je na gmole. No tu już na pewno mamy ABS, aczkolwiek nie widzę niczego, co sugerowałoby obecność innych systemów, takich jakby chociażby jakakolwiek trakcja. Oho. Fajny wyjazd. Ciekawostka jest taka, że tutaj
Jeżeli rolnik wyjeżdża z pola, to ma obowiązek zostawić znak, że jest śliska nawierzchnia i ma obowiązek ją również wyczyścić, tą nawierzchnię. Jak widać, tutaj ktoś o tym zapomniał. No, czwarty bieg, 50 na godzinę, 3,5 tysiąca obrotów. Delikatne wzniesienie, bez problemu. Aczkolwiek chciałbym zobaczyć w nim jeszcze grzane monetki, tak szczerze powiedziawszy. Nie, to że teraz jest jakoś specjalnie zimno, ale w ogóle w takim motocyklu wydaje mi się, że byłoby to coś dobrego, ciekawy dodatek. O, ale jak przyjemnie wchodzą biegi bez sprzęgła, proszę ja was. Wskoczył po prostu na swoje miejsce. Elegancko. Aha, widzę ikonkę Eco Driving. Właśnie uprawiamy sobie ekoturystykę. No pięknie tu wchodzi ta skrzynia. No, skrzynia pracuje elegancko. Ale widzę, że ma taką tendencję przy dodawaniu, takim delikatnej próbie dodania gazu, do takiego pierwszego szarpnięcia. No ale to, jak to miodowo wchodzi, to jest po prostu niesamowite. Naprawdę, co do skrzyni, nie mam żadnych wątpliwości. Pracuje pięknie. Bardzo łatwo w ogóle ją fajnie wyczuć, wiecie? Ten międzygaz przy redukcji i tak dalej, to po prostu wchodzi, powiedziałbym, w sposób naturalny. No nie, tu chyba jednak się nie da. No, tylny hamulec wymaga zdecydowanego kopnięcia, większej pieszczoty, aby zaczął coś tam reagować. Ale w sumie to też nic złego. Na pewno nie w tego typu motocyklu. No ale widać też, że warto na zakrętach podtrzymać ten motocykl jednak na niższym biegu, z wyższymi obrotami, bo on stabilizuje się, jest taki nieodczuwalny gdzieś w okolicach 5000 obrotów. Więc jeżeli nie chcemy, żeby te wibracje przechodziły na zakręt, żeby nie brały udziału w tym zakręcaniu, to warto jest utrzymać jednak ten motocykl w wyższych obrotach. To cały czas będzie mnie zaskakiwać w tym motocyklu, to jak blisko jest ziemia i to, gdzie trzeba trafić nogą w set, żeby mieć gdzie oprzeć nogi. Myślę, że gdybym pojeździł nieco dłużej, to bym się do tego przyzwyczaił. Na chwilę obecną, za każdym razem, kiedy mam tylko okazję spuścić nogi na ziemię, to jest to dosyć zaskakujące i później muszę szukać miejsca, w które znowu oprzeć nogi. No ale tego typu motocykle właśnie mają zupełnie inną pozycję niż ta, do której ja nawykłem przez te wszystkie lata. No i są to też te, nie oszukujmy się, motocykle, z którymi miałem do tej pory do czynienia najmniej. Ale myślę, że to się zmieni. Na sam początek, to jest od Kawasaki, klameczki, które są... Klamki od Puga. Ale tak, je zamawiałeś w Kawasaki, tak? Proszę? Ty je zamawiałeś w Kazach? Nie. Bezpośrednio w firmie Pug. Dobra, czyli tak, klameczki nie są oryginalne, lusterka nie są oryginalne, gniazdo ładowania jest dodatkowym akcesorium. Ale to jest dodatkowe akcesorium, czy jest w standardzie? Dodatkowe akcesorium. Co tu w ogóle jest z dodatków? Bo tu jest dużo dodatków. Jest dużo dodatków, więc tak. Przede wszystkim szybka to jest dodatek, lampy LEDowe to jest dodatek, gniazdo zapalniczki, klamki wymieniłem, lusterka wymieniłem, to jest dodatek, tegmole, kufry są dodatkiem, dodatkiem jest oparcie, dodatkiem jest bagażnik i dodatkiem jest uchwyt na kask. Mhm. I dodatkiem jest rozszerzenie stopki. Tak, rozszerzenie stopki, tak. Ostatnio też założyłem. Dobrze. Pierwsze wrażenie z mojej strony. Czy ty masz, znaczy pytanie, czy ty masz problemy, kiedy przechodzisz pomiędzy tymi motocyklami, żeby odnaleźć nogę na secie? Tak, zdecydowanie. Czy zaskakuje cię tak samo, jak się zatrzymuje, że noga nagle stupie o ziemię? Nie. A to mnie troszeczkę to zaskoczyło. Fajnie, że na niskich motocyklach jestem niższy niż ty. Mhm. Więc ja z tym problemu nie mam. Dobrze.
Do ilu jechałeś maksymalnie? Bo widzę, że ta szybka daje sobie świetnie radę. To jest to, co mówiłeś w jednym z vlogów, że nie masz tych lusterek z przodu, więc mniej wieje, mniej tych wibracji jest. Jechaliśmy tak koło tej setki i powiem ci, że no ten nawiew powietrza jest pomijalny przy tej prędkości. Do jakiej prędkości ta szybka daje radę? 120-130 to jest taka trwała prędkość podróżna, absolutnie do przyjęcia. Od 140 zaczynają się już takie dobre zawirowania. Dobra. Kanapa. Miałeś okazję zrobić tym trasę najdłuższą? 800 km. I jak ona się sprawuje? Jest wygodna, jest bardzo wygodna, tylko że jest relatywnie twarda, dlatego prawdopodobnie wpadnie żelowe siedzenie. Okej. To jest to, co wam mówiłem, że ona jest dosyć wysoko zabudowana, wyprofilowana wysoko i masz takie wrażenie, że jak tutaj się siada, to ten fotel jak będzie tak zasysał troszeczkę. Mhm. Fajne trzymanie w ogóle. Podoba mi się to, co mówiłeś, kurde, że on potrafi fajnie przyspieszać. Tak. No. On się zbiera. Problem mam tylko z tym, że jak zmieniam sobie biegi, no to w dół to jest ok, ale do góry to mam wrażenie, że ciągle nogą ten bieg, ale świetnie pracuje skrzynia. Zmiana bezprzęgowa w tym motocyklu to wchodzi tak, jakby miała jakieś wspomaganie. Tu masz jakieś antyhoppingi, coś takiego? Nie, absolutnie nic. Właśnie. Jedyne co masz to chyba ABS, tak? Tutaj też. To jest jedyny mądry system w tym motocyklu. No. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o ustawienie dźwigni biegów, to jest bardzo kwestia tego łącznika, aha, który można w dosyć dużym zakresie regulować, bo on ma ponad cel regulacji. Mhm. On jest ustawiony na mnie, na niską osobę, dlatego prawdopodobnie ty musiałeś wciągać bieg całą stopą. No. Natomiast ja pracuję tylko i wyłącznie lekko. Aha, dla mnie to się kończyło po prostu już, wiesz. No dokładnie, ja jestem niższy, więc ja zupełnie mam inaczej ułożone stopy i to z tego wynika, bo ja bardzo przeregulowałem tą dźwignię. Ona dobra. Zupełnie inaczej z tego. Świetna praca skrzyni. Podoba mi się, jak pracuje sobie ta klameczka, fajnie dozowalna. Tutaj też no, jednym paluchem sobie hamowałem. Tutaj zdecydowanie. Dużo więcej trzeba pchnąć siły w tylny hamulec. On jest twardy mocno, powiedziałbym. Tak. Że czuć, że go naciskasz. To nie jest tak, że sobie muskasz hamulec i on i zaczyna brać, tylko tutaj czuję, że normalnie podeszwa ci się ugina i dopiero wtedy zaczyna coś tam się dzieje z tym tylnym kołem. Ma masę do zatrzymania. No 250 kg motocykla z tym wyposażeniem, które na nim jest. Aczkolwiek ta masa, powiem ci, że jest odczuwalna tylko i wyłącznie w pierwszym momencie, kiedy podrywasz go z ziemi i zakładasz stopkę i ruszasz. Później to już normalna rzecz w każdym motocyklu, ale tutaj jest on bardzo nisko zawieszony, dzięki czemu on też się bardzo fajnie stabilizuje. On jest naprawdę fajnie stabilny, tylko trzeba trzymać go nieco wyżej w obrotach, tak powyżej 4000, koło 5, wtedy on przestaje już tak się wibrować i nie przechodzi to na kierowcę. Aczkolwiek jazda na pierwszym, drugim biegu z puszczonym gazem, nie ma problemu, gładziuteńko idzie. Dobra, czy coś tu się działo z tym motocyklem? Ile on ma przelatane? Przelatane trochę ponad 5000 km. Aha. Dokładnie. No, 5000. Czy coś tu się działo w tym czasie? Absolutnie nic. Tankować, jeździć. Jest serwisowana w ASO, ale nic się nie dzieje, kompletnie nic. Zapomnieliśmy o najważniejszym pytaniu. Spalanie. Spalanie. Dopóki nie miałem kufrów, spalanie było 4,2, a z kuframi mam jakieś 4,4. Aha, czyli wpływają troszeczkę. Tak. Mhm. No jednak to jest cegła aerodynamiczna, więc, tak. Więc to wpływa dosyć mocno na spalanie. Ale wydaje mi się, że jednak pomimo tego, że nie czuć tej prędkości, znaczy nawiewu tej powietrza, to jednak ten motocykl jest fajniejszy w takich granicach 80 km na godzinę. Tak, no to jest cruiser, to mhm. jest maszyna sportowa, on niby jest usportowiony, aczkolwiek jak robiłem tą długą trasę, to jechałem sobie spokojnie te 100-110. Jeżeli jesteś na większej drodze, jak najbardziej też odwdzięcza się bardzo fajnym prowadzeniem i takim właśnie cruiserskim stylem. No, czy masz coś jeszcze z ciekawostek na temat tego motocykla? A chyba nie, no. Chyba nie. No tyle tylko, że moim zdaniem on fajnie się naprawdę chętnie składa w zakręty i jak na maszynę, jak na cruisera, no daje wielki fan, to nie jest jeżdżąca kanapa po prostu. Teraz pewnikiem część by zapytało, okej, na który wsiadasz drogę powrotną, powiem wam, że na tego i powiem wam, że z tego względu, pomimo tego, że mam ten problem ze skrzynią i z tymi stopami, ale po prostu najmniej do czynienia miałem z tego typu motocyklami, chciałbym sobie nim jeszcze chwilę pojeździć. Z taką pozycją pracuję w zasadzie cały czas, tego typu motocyklami, a z tymi zdecydowanie rzadziej, także ja sobie wracam na nim. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapę, zostawcie komentarz, zwłaszcza jeżeli macie tego typu motocykl. Napiszcie kilka słów ze swojej strony, jeżeli chodzi o jego użytkowanie. Podobał się film, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek. Chciałbym zobaczyć więcej takich luźnych pogadanek. Wspomóc mi w tej robocie, być jedną z tych osób, dzięki którym ten kanał cały czas trwa. Zapraszam Cię na mojego Patronite'a. Patroni wiedzą więcej, mają lepiej. A my standardowo widzimy się, słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Bajo. Narazka.